Akcjonariat obywatelski to program, który ma spopularyzować uczestnictwo Polaków w życiu społeczno-gospodarczym i przemianach własnościowych, a więc w życiu giełdowym i prywatyzacji, nawet w czasach kryzysu. To, tak jak powiedziałem, to nie jest łatwo prowadzić te procesy w takich warunkach, ale zawsze można znaleźć pewną przestrzeń czasową, żeby konkretne przedsięwzięcia, konkretne projekty realizować właśnie w taki sposób, żeby one nie wywoływały emocji. W budowaniu akcjonariatu obywatelskiego aktywnie uczestniczy spółka Tauron Polska Energia, która rok temu zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych. Wtedy w roku 2010 było to największe IPO, czyli największy debiut publiczny, jeśli chodzi o Europę. Tak właściwie była druga spółka, która na rynku europejskim zadebiutowała, bo jak pamiętacie, rynek wtedy był też trudny, chociaż być może dzisiaj jest o wiele trudniejszy, ale ten debiut miał miejsce. Po kilku miesiącach Tauron Polska Energia znalazł się w indeksie WIG20, a więc spółek, które mają największą kapitalizację i są największymi notowanymi na giełdzie papierów wartościowych spółkami. My jako spółka kontrolujemy pełen łańcuch wartości, czyli tak jak powiedziałam, mamy kopalnie, czyli mamy wydobycie, mamy wytwarzanie, mamy odnawialne źródła energii, czyli prosto mówiąc elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, mamy obszar dystrybucji i mamy tak samo sprzedaż. Jesteśmy drugą co do wielkości zintegrowaną grupą energetyczną w Polsce. Mającą ponad 4 miliony odbiorców i głównego udziałowca, czyli Skarb Państwa. Tauron Polska Energia to przykład wielkiego debiutu giełdowego, który doskonale poradził sobie w czasie kryzysu. Więc to nie są łatwe czasy. Ale tym bardziej, im więcej się na ten temat wie, im więcej ma się w sobie pewnej wyuczonej intuicji, bo intuicję się ma, ale też trzeba poprzez doświadczenie życiowe tą intuicję w jakiś sposób oszlifowywać. Jeżeli nie popada się w jakieś histerie, to również w takich trudnych sytuacjach można dobrze na inwestowaniu, jak się domyślacie, zarobić. Mimo trudnych czasów statystyki pokazują, że coraz więcej osób interesuje się giełdą i papierami wartościowymi, o czym świadczy znaczny wzrost zapisów na akcje debiutujących spółek czy wzrost liczby rachunków w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Julita Majewska, Telewizja.